Witajcie drodzy widzowie, drodzy kibice zakręceni w lewo z tej strony. Wojciech Nowakowski, Sport na Nowo. Witam Was serdecznie na podsumowaniu piątej kolejki drugiej Ligi Żużlowej, chociaż to troszkę za dużo powiedziane, bo jeden mecz, jak wiemy, nie został rozegrany, został przełożony na inny termin, tak więc tym meczem oczywiście się nie zajmiemy, znaczy zajmiemy się, ale w tym terminie, kiedy on będzie już rozegrany. Natomiast no, dwa mecze w ostatnią niedzielę się odbyły. Pierwszym z nich był mecz Kolejarza Opole z Lokomotywem Daugavpils, wygrany przez gospodarzy 53-37, tak więc trochę przeceniłem chyba ekipę z Daugavpils, a niekoniecznie nie doceniłem Opolan. Zresztą zobaczmy sobie, jak to wyglądało. No, w ekipie gości zawiedli ponownie wszyscy Łotysze, wszyscy zawodnicy krajowi, bo zawiódł i to znów mocno, po raz drugi już, czy trzeci nawet z rzędu, Jevgenijs Kostigovs, 3 punkty z jednym bonusem. No to jest wynik, którego prędzej się spodziewaliśmy po Kołodyńskisie czy Płodżukie. Zresztą Kołodyńskis no, przywiózł 2-0 i więcej nie pojechał. Korzystał trener Kokin z rezerw taktycznych, bo i Adam Ellis, i René Bach, i Nick Morris przywozili takie punkty, do jakich swoich kibiców przyzwyczaili, swoich kibiców w Daugavpils i wszystkich innych zresztą też, tych, którzy śledzą drugą ligę żużlową. No i kolejny niezbyt udany mecz juniorów. Mateusz Enok 2 punkty, Hans Wiesulis 2 punkty. Nawet ta jedynka w biegu juniorskim nie była z bonusem, bo wykluczony wówczas został Petr Chlupacz. Tak więc no, znów duży kryzys ekipy łotewskiej, zawodników krajowych łotewskich. Oczywiście wiemy, że Michajlovs poszedł do Bydgoszczy, Lebediewicz do Krosna. Już dawno Lebediewicz nie jeździ chyba w Daugavpils. W ekipie PSG tu jeździ oczywiście Francis Gust, no do niego sobie jeszcze też przejdziemy. Tak więc no, część tych zawodników gdzieś już wyleciało z gniazda i wyszło w świat, no a tutaj zostali ci. No Kostigovs przecież i w zeszłym sezonie, i na początku tego sezonu radził sobie dużo lepiej niż w ostatnich meczach. No najwyraźniej się trochę pogubił. Może to jakieś kwestie sprzętowe, może coś innego. No ale juniorzy powinni się rozjeżdżać, powinni mieć pojedyncze mecze słabe, jeżeli tutaj mówimy o jakichś tych lepszych juniorach łotewskich, a na razie mają pojedyncze mecze dobre i to już mieli na początku sezonu i wynik ratują im nawet nie tyle zwycięstwa, co jakieś skromniejsze porażki, chociaż 53-37 to duże zwycięstwo Kolejarza Opole, no ale ten powiedzmy mniejszą trochę różnicę ratują im zawodnicy zagraniczni Morris, Ellis i Bach, po których się no, spodziewano dobrego występu. No pojechali na swoim poziomie, zdecydowanie tutaj zawiedli sami Łotysze po raz kolejny. Natomiast w ekipie Kolejarza Opole, no prawie że komplet Adriana Cyfera, 16 punktów, 1 bonus, tylko ta jedna ostatnia dwójka bez bonusa. Jakub Poczta, może tutaj taki mecz rozczarowujący, 3 punkty z bonusem, no ale to junior, to też trochę inaczej się wtedy na to patrzy. Oskar Polis 13 punktów i 2 bonusy, też świetny wynik. Korzystali z tej ZZ-ki i skorzystali z niej skutecznie, bo i Jakob Torser pojechał 6 biegów i zrobił 11 punktów. I skorzystali z Bartłomieja Kowalskiego, 8 punktów z bonusem i jedno wykluczenie, które też na pewno się odbiło. No zresztą widzimy po samych wynikach. Najpierw dwie trójki, okej, był tam bieg juniorski w tym, ale jednak, no i później jedynka i jedynka z bonusem, no ale okej, 8 punktów z bonusem, każdy junior, każdy klub by chciał mieć takiego juniora, który by to przywoził, nawet jeśli miałby być tylko gościem. To tak a propos tego, jak rozmawialiśmy o złotym kasku w Opolu i Adam, przecież nasz pan i władca zakręconych w lewo, powiedział, że no przecież powinni tam pojechać jako rezerwowi nie Kasprza, który nie chciał jechać, tylko juniorzy opolscy. No, to znaczy kto? No, Bartłomiej Kowalski, związany z tym klubem z Opola jako gość nie pierwszy sezon i wywiązuje się z tej roli, chociaż niewiele im pomógł w finale zeszłorocznej ligi z Landshut Devils. Petr Chlupacz znów zawodzi, tylko 2 punkty, pewnie liczono na coś więcej, no zwłaszcza wobec tak słabej formy Hans Wiesulisa i Mateusza Noxa. No gdyby nie to wykluczenie, mogliby pewnie myśleć o 5-1. Na razie nie jest to dobry sezon Czecha, nie jest to też jakiś genialny sezon mojego typowania, bo jak widzicie 48-42 znów na żółto, nie na zielono, aczkolwiek no i tak myślę, że tutaj biorąc pod uwagę, jak bardzo rozczarował przede wszystkim Kostigovs, a i Kołodyńskis ten poprzedni mecz miał dużo lepszy, no bo przywiózł tam 7 punktów z 2 bonusami, no był lepszy od właśnie od Kostigovsa, no to chyba jednak był gdzieś ten mój typ bardziej
bardziej uzasadniony, no ale oczywiście brawa dla zawodników z Opola, że pomimo braków w składzie dali radę wygrać wyżej niż się tego przynajmniej ja spodziewałem. No i teraz przechodzimy do derbów Wielkopolski, kolejnych już w tym sezonie w drugiej lidze żużlowej. Kolejarz Rawicz przegrywa 38-51 z PSŻ-em Poznań. Tak więc ten wynik mój bliższy już niż tego meczu Opole Daugava Pilsen, ale jednak tutaj troszkę inny. A to wiadomo, że ciężko jest trafić we właściwy wynik. To jest zazwyczaj kwestia czystego szczęścia niż dobrych obliczeń. Zresztą tutaj zobaczymy sobie, jak to wyglądało w tym meczu. No nie pojechał Kevin Pfeiffer, który no nie jechał też w ćwierćfinałach Impu, gdzie był pierwszym rezerwowym, mógł wskoczyć za Dominika Kuberę, ale miał L4, z tego co wiem, na zapalenie płuc czy na anginę, podobno nie na COVID. Tak czy inaczej, no nie mógł pojechać Kevin w tym meczu i nie skorzystano jednak z ZZ-ki. Udało się ściągnąć Chrisa Harrisa pomimo meczu Panther, tego poniedziałkowego meczu Peterborough Panthers, który można oglądać z polskim komentarzem. Nie będę tutaj reklamował kogo, ale to ci sami, którzy pokazują Grand Prix, pokazują też jakieś mecze angielskiej ligi. Stęskniliśmy się za tym, chociaż bez Tomasza Lorka na komentarzu to trochę inaczej, no ale jest Chris Harris, 5 punktów z bonusem w swoim debiucie w barwach PSŻ tu Poznań, nie nominowany do biegów nominowanych, bo nie musiał być. Co ciekawe, nominowany był Robert Chmiel z wynikiem słabszym, 3 plus 1, ale z rezerwy pojechał Francis Gust. Generalnie chyba powinienem był zacząć od tego, że ten mecz zaczął się bardzo słabo dla PSŻ tu, bo po czterech biegach było 16 do 8. Jak wejdziecie sobie na kanał żużlowy Degostator do Rafała, to zobaczycie, że tam już prosiłem, nie mów nic o Rawiczu, bo to nie warto tutaj mówić, jak tam w Rawiczu PSŻ-towi nie idzie, bo początek był faktycznie taki słaby. No ale jak rozkręcił się Francis Gust, to rozkręcił się cały PSŻ tak naprawdę. Przełożył coś odpowiedniego, no i po tej jedynce i zerze, później dwójka z bonusem i trójka. Tak więc no, była okazja, żeby puścić go za Roberta Chmiela, który rozpoczął też niemrawo, a wiadomo, że on zazwyczaj końcówki ma słabsze. Kacper Gomulski pojechał dosyć równo poza tym zerem, tak więc gdzieś można powiedzieć, że ten początek miał słabszy, ale to już tak bardziej, żeby się czepiać tej teorii, o której mówiłem w zapowiedzi, ale generalnie to był równy, chyba najrówniejszy mecz Kacpra Gomulskiego w tym sezonie. Rune Holta z wykluczeniem, ale też wynik dobry. No, zwycięzców się generalnie nie sądzi, no, ale nie można nie powiedzieć o Jonasie Zajfercie z Alku, który przywozi 13 z bonusem, tylko tam na początku jedno potknięcie, jeden bieg przegrany, nawet nie pamiętam z kim, chyba z Mastersem, Douglasem albo z Drużdżem, no jakoś tam z tabeli biegowej to sobie można potem rozczytać. No i Damian Ratajczak zaczął od zera w biegu juniorskim, a później dwójka z bonusem i trójka. A propos właśnie jeszcze biegu juniorskiego, zanim przejdę do kolejarza Rawicz, no bo to już zdradziłem, że było 5-1 w biegu drugim dla kolejarza, skoro Gust zaczął od jedynki, Ratajczak od zera. Natomiast w biegu, żebym nie skłamał, w biegu 12, w którym są juniorzy, mieliśmy powtórkę biegu juniorskiego, ponieważ obaj trenerzy skorzystali z rezerwy zwykłej w tamtych biegach za swoje najsłabsze ogniwa. Pojechali w tym biegu sami juniorzy i wynik był zupełnie odwrotny, czyli 5 do 1, ale dla PSŻ tu Poznań. Tak więc, no to był chyba taki moment, w którym można było zdecydowanie powiedzieć, tak, ten mecz przybrał zupełnie inny obrót. Zmieniło się wszystko o 180 stopni, nie o 360, o 180. I tak też zostało do końca, no też jeśli chodzi o sam koniec, o bieg 14, no bo jednak widzimy, że był wynik niepełny, 51-38. Nie 52, ani nie 51-39, raczej 51-39, bo 0 do 5 w biegu 14 po upadku Douglasa i Wiktora Przyjemskiego. Oczywiście obu zawodnikom życzymy dużo zdrowia, zwłaszcza Wiktorowi, bo jak widzimy, Douglas po tym upadku nie pojechał w tym biegu 15, do którego był nominowany, a Wiktor Przyjemski, z tego co słyszałem, chociaż tylko na razie pobieżnie, jakieś faktycznie większe problemy, no nie był zdolny do kontynuowania jazdy w tym meczu, właśnie w tym biegu, z którego nie on został wykluczony, tylko Douglas. I to, stąd właśnie to 5 do 0 dla
dla PSG. Tu natomiast, no, jeśli chodzi o ekipę Rawicką, no, mówiłem, że to jest taka równa ekipa, gdzie każdy senior mógłby zrobić te 7 punktów. No, sam Masters nie zrobił, on jechał dopiero w kratkę. To tutaj możemy mówić o jakimś jednym zerze Kacpra Gomulskiego, ale naprawdę Masters jechał w kratkę. 3-0, 2 z bonusem, 0. Nie wiadomo tak naprawdę było czego się spodziewać pani w tym ostatnim biegu i w nim nie pojechał, w tym biegu nominowanym. Ryan Douglas, no 3-1, 3-1 to już też jazda w kratkę, ale w trochę taką cieńszą, trochę już bliżej tych większych punktów. Daniel Kaczmarek jeden bieg mu wyszedł, 0, 3-0 i później już nie pojechał. Tak więc chyba tutaj Adam Skórniński trochę nauczony doświadczeniem Kokinsa, który gdzieś tam nie zmienił Kołodyńskisa, jak miał jedną trójkę i przez to chyba tego meczu w Pile to było, nie? Ten mecz zremisowany, dlatego Lokomotiv nie wygrał. Damian Baliński po trójce 0, a to wszyscy zaczęli tak na zmianę, bo było 3-0, 0-3, 3-1, 3-0, 0-2 u Damiana Drużdża. No i jak widać, po tym jednym zerze już same punkty przywoził Baliński, jedynki, dwójki, ale już nie trójki. No i Wiktor Przyjemski, bardzo dobry mecz, trójka, dwa z bonusem, trójka, później zero za Stevenem Goretem i właśnie za tą parą Gustra Tajczak, no i zakończył to tym niefortunnym upadkiem. No i Steven Goret właśnie, Francuz, bardzo ładny wynik, 4 punkty z jednym bonusem. Myślę, że przyzwoity, no jak na... Generalnie jak na Francuza, oczywiście Berger czy Bailliego to już są zawodnicy, którzy potrafią jeździć, to pokazują na wyższych poziomach. Drugą ligę też przeszli w swoim życiu i się spisywali, no, na tyle dobrze, że już nie jeżdżą w drugiej. Ale Steven Goret, no to nadal jest junior, nadal niewiele o nim wiemy. A spisał się tu, myślę, no tak jak się tego oczekuje od drugiego juniora drużyny. 4 punkty z bonusem, to nawet się chyba nie zawsze tyle oczekuje od tego drugiego juniora. Jeżeli ma się oczywiście dobrych seniorów, jeżeli się ma takich juniorów jak Motor Lublin, czy swego czasu duet Smektała Kubera w Unii Leszno, czy Częstochowa, która pewnie liczy na coś więcej, przede wszystkim spodziewa się więcej, może mniej po Świdnickim, ale więcej po Miśkowiaku, no w końcu to indywidualny mistrz świata juniorów, no to myślę, że ten występ Goreta to jest naprawdę, naprawdę dobry. Damian Ratajczak, bo też tak przeleciałem szybko, 5 plus 1, no. Nie jest to zawodnik, który by wciągał tę drugą ligę nosem, jak... No, Wiktor Przyjemski też miał jeden słabszy występ. Ale widać, że Ratajczak dobry mecz. Trochę pewnie odpoczął po tym maratonie, który miał w poprzedniej kolejce, więc jak najbardziej narzekać tutaj w PSŻ-cie nie możemy. 51 do 38 zwycięstwo i oczywiście to zwycięstwo oznacza utrzymanie się na czele tabeli. Oczywiście sobie zaraz tabelę zobaczymy. 5 meczów, ok, pojechaliśmy jako jedyni. 8 punktów, bo ta jedna porażka w Tarnowie, 73 punkty małe na plusie. Na miejscu drugim Lokomotiv Daugavpils, który zanotował pierwszą porażkę dopiero w tym sezonie. No i trzyma się na tym drugim miejscu, ale Kolejarz Opole już czyha, już ten jeden punkcik tylko straty i jeden mecz rozegrany. Mniej. Oczywiście PSŻ jeszcze nie miał tej kolejki, w której czeka nas pauza. Dalej, no, Tarnów nie miał okazji, żeby zmienić swój dorobek, podobnie jak Rzeszowska Stal, podobnie jak Polonia Piła, która właśnie w tej kolejce pauzuje, a Kolejarz Rawicz jak najbardziej miał tę okazję, tylko że z niej nie skorzystał i powiększył tylko swój minus w małych punktach do 30 pięciu, ale to też jest jeszcze ekipa, która może zaskoczyć. Jak widzimy, tam ciężko jest powiedzieć tak konkretnie, kto jest mocny, kto jest słaby. Jedyne, co jest niezmienne, to, że PSŻ wygrywa. Niezmienne dopiero od drugiej kolejki, co warto zaznaczyć, bo w pierwszej, jak mówię, w Jaskółczym Gnieździe PSŻ przegrał. I jeszcze średnie, i tutaj jestem najbardziej zaskoczony tym, że Francis Gust po tym słabym początku utrzymał się na czele tej tabeli. To jest dla mnie największe zaskoczenie tej kolejki. Już nawet pomijając Kostigowsa czy Kołodyńskiego, no Kołodyńskiego to wiadomo, że nie, ale Kostigowsa, bo już i w poprzednim meczu mu tak słabo szło, no to Gust pomimo tego zera i jedynki na początku obronił się w dalszej części zawodów i przywiózł średnią biegopunktową, która daje mu cały czas prowadzenie w lidze przed Adrianem Cyferem, który no przecież miał na czym nadgonić. 16 punktów z bonusem. Raz jeszcze wielkie gratulacje. Na kolejnych miejscach Nick Morris. No to nie dziwi, że teraz Daugavpils jest reprezentowany w tej dziesiątce przez dwóch zawodników zagranicznych, przez Morrisa i przez René Bacha, który jechał
Jeśli dobrze pamiętam, najsłabiej z tej trójki, bo jako jedyny nie zrobił dwucyfrówki, ale Adam Ellis troszkę rozczarowywał. Miał mniejsze punkty, może tak powiedzmy, w poprzednich meczach, więc tutaj jeszcze musiałby podgonić. Artur Mroczka na miejscu czwartym, bo u niego się nic nie zmieniło, a u innych trochę się osłabiało. Nie u Wiktora Przyjemskiego zawitał. Gość w ekipie kolejarza Rawicz, oczywiście bydgoszczanin, w tej czołowej dziesiątce na miejscu piątym 2,167, a miał ten ostatni mecz taki słaby i dlatego go tak brakowało. Peter Ljung awansował, chyba był ósmy czy dziewiąty, jest na miejscu siódmym, pomimo że nie jechał. Czasem lepiej nie jechać. To taki paradoks. Jonas Seifert zarknął. To była kwestia czasu, aż on wskoczy do tej dziesiątki i jest w niej 2,083 i za nim dwaj Opolanie ze średnią 2,059. Jakob Torsel, Oskar Polis. Za nimi to tak to powiem dwaj zawodnicy PSŻ tu Poznań. No co też dziwić nie może, skoro PSŻ wygrywa wszystko. I to by było na tyle, jeśli chodzi o to podsumowanie tego nawet nie weekendu, tej niedzieli z drugą ligą żużlową, z piątą kolejką. Oczywiście do rozegrania jeszcze mecz Tarnowsko-Rzeszowski, małe Rzeszowsko-Tarnowski w Rzeszowie. Derby Podkarpacia, czy tam derby południe, jak sobie to nazwiemy. A za dzisiejsze podsumowanie dziękuję serdecznie. Wojciech Nowakowski, Sport na Nowo. Dajcie łapki w górę, dajcie subskrypcję dla kanału Zakręceni w Lewo i widzimy się w kolejnych zapowiedziach i podsumowaniach kolejek drugoligowych, ale też i pierwszoligowych i czasem z rezerwy taktycznej ekstraligowych. Dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się, na razie.